Siemaneczko, w 65. części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Może was tym nie zaskoczę, ale miałem troszeczkę przerwy od Gothica. Robota i inne sprawy, no i Painkiller w sumie też mnie trochę pochłonął. Więc, ale coś tam sobie przypomniałem. Plan jest taki, że chyba idziemy definitywnie skopać dupę Krukowi, bo mamy już jakieś tam hasła, żeby wejść do środka. Chyba już całą mapkę wyczyściliśmy z tych starych ruin poprzednich osadników pradawnych, czy tam jak ich zwał. Także to nam zostało, nie? Dobra. Mam nadzieję, że szpon raczej sobie zostawimy, nawet nie raczej, tylko na pewno. Tylko mam nadzieję, że będę mógł go używać z drugą bronią jednoręczną. To mogłoby być całkiem fajne. Pytanie tylko, czy ja pamiętam dokładnie, co ja mam tu zrobić? Raczej nie. I czy ja jestem dobrze przygotowany? Rubinowe ostrze ty masz, kochanie, i nic lepszego ci raczej nie dam, nie? Co mam tu? Nie, nic lepszego nie mam, dobra. Okej. Dobra, ciśniemy do środka. To będą te drzwi. Aha, i tam jeszcze w środku będą różne pułapki, nie? Jak to w komnacie Adanosa. Słoneczko tu się zaczyna przebijać od lewej strony. Nie przysłoniłem dobrze okna, ale dobra. Dzisiaj jest taki dzień, kurde, niby zachmurzony, niby słońce wali. Jeredra Kantar. Dobrze, że nie musiałem nic wybierać, bo kompletnie nie pamiętałem, co ma być, także zajebiście. Wstawaj, Bezi. Pułapki różne mają tutaj być. Także dużo sejwowania nas czeka. Liczę na jakieś tabliczki. Albo jakieś fanciory, fajne potki. Z bonusami na stałe, nie? Pamiętacie, dużo tego było w Świątyni Śniącego od Groma już na koniec gry. Ciemny grzybek też. A w ogóle nie wiem, czy grałem coś między odcinkami, czy nie. Tak wyglądają moje statystyki. Ale chyba się nic nie zmieniły, bo nie przypominam sobie, żebym coś grał. Dobra. To jest jakiś duży strażnik. Okej, mamy pierwszą zagadkę. Aha. Pierwsza zagadka tutaj. Wiem, że przed chwilą sejwowałem. Nic się nie stało. Nie. Kurwa, no nie wiem, co tutaj może być dalej. Chciałem powiedzieć, że za pierwszym razem coś otworzyłem? Serio? No coś się otworzyło, no ty. Zróbmy sejwik. Otwiera. Nie wiem, czy pominąłem jakiś etap, czy tak ma być. Chyba tak ma być, no. Drzwi się zamykają. Są kamienni strażnicy. Znowu jedna z tych przekrętych. Trzeba się schować. Jedna bestia mniej. Nad nimi. I tak się na nas rzucą i tak. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Jedna bestia mniej. To chyba jeszcze jeden gdzieś.
chodź, chodź tutaj, cwaniaczku. Dobra. Jedna bestia mniej. Okej, okay, pozbierajmy wszystko, co tutaj jest. Może nawet pochodnie sobie odpalimy. Wszystko, dobrze widzieć. Ale to jest stara kamienna tabliczka, nie? Dobra. No powiedzmy, że to nie jest wymarzona rzecz. Nie wiem, czy teraz po kolei już chcemy sprawdzać te komnaty. Nie, może najpierw tutaj ten główny plac sobie obejdziemy. Zobaczymy, czy tutaj są jakieś fanciory. Kompletnie nie pamiętam tego, jak kiedyś grałem, co tutaj trzeba robić, ani w ogóle tego wyglądu, więc nawet nie wiem, czy modyfikacja tutaj coś bardzo pozmieniała, czy nie. Także... idziemy! Dokąd? Tam są kolejne drzwi. Złoty pierścień. Dobra, ciekawe skąd te szkielety, czy są... jakieś poszukiwacze przygód? Nie, skąd by tutaj? Okej, okay, śmierdzi... śmierdzi pułapką. Ale chyba widać po czym... skarbie. Mam pierwszy zgon. I tak uważam, że całkiem nieźle nam idzie. Ciemne grzyby jak najbardziej. Potem dostajemy boosta. Dobra. To się otworzy. Nie, musimy iść tutaj dalej. Tam mamy znowu. Aha, tu będzie pogawędka. Rademes. A to jest ten chyba jeden z dwóch gości, którzy wiedzieli, jak otworzyć tą komnatę. To jest ten chyba arcykapłan? Chwila! Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za sobą. Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Chaotron! Wciąż słyszę uderzenia młota. To nie jest ten arcykapłan. Po drugiej stronie bramy. Od tak dawna, wiecz, pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa? Zapomniałem to bardzo dawno temu. Spróbuj sobie przypomnieć. To było tak dawno temu. Hej, ty! Jeśli masz dość siły. Okej. Dzięki, dzięki za pomoc. Myślałem, że jakiś większy problem będzie z tobą. Ale nie, na razie jest wszystko okej. Kolejna, aha, kolejna komnata i strażnicy. Tylko tym razem troszkę ich sporo. I będziemy się z nimi cackać. Przyjdę ci pomóc.
Dobra, pięknie sobie radzisz. Jeszcze zajmę tym. Okej, dobra, widzę, że damy ci coś do picia. Proszę. Jeszcze jedną, bo tego mamy w brud. Dobra, i sami też chyba sobie golniemy, nie? Już grzybkami to się nie będę teraz na odcinku leczył. Oj, troszkę przyspieszymy ten proces. Dokładnie. Dobra, co oni tutaj mieli? Mieli tutaj coś ciekawego, czy niekoniecznie? Sorry za to słońce, widzę, że mnie teraz przypala dość mocno z lewej strony. Ale już nie chce mi się nic teraz robić z tym. Chodź tutaj. Dobra. Żadnych kurwa tabliczek? Nic ten deseń? Szkoda. Dobra, kolejne drzwi. Co my tam mamy za nimi? Korytarz. Korytarz, mięsko i grzybki. No i sejwuś. Jest i kruk. Tam było tyle drzwi. Otwartych, to znaczy zamkniętych. Nam się na samym początku, nam się tylko jedne otworzyły. To co jest za pozostałymi? Dobre pytanie, teraz mnie tak ciekawi, czy ja czegoś czasami nie pominąłem. Od razu na kruka trafiliśmy, a tego arcykapłan to chyba nie był tutaj, tylko tam w tej komnacie, którą znalazł kruk. No nie wiem, już sam, może mi się coś miesza, pewnie tak jest, bo tak jak mówię, w zasadzie nic nie pamiętam z tej lokacji. Dobra. Kruczek będzie, pogawędka. Hej, ty! Patrzcie, kto przyszedł! Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko! No, fajna zbroja. Skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Tak twierdzisz? Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A dlaczego nie? A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. Tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś. A, tak, szkielecik. Oczywiście. Musimy zagadać z tym durniem. Znaczy przewiniemy to, bo już gadaliśmy z nim. Patrz mu. Dobra. Jesteś pewien, że caj. Dobra. Dobra. Pięknie. Pięknie. Dobra, kurde, pięknie. Trochę się namęczyłem z tym gnojem. Pa, pa. Znaczy namęczyłem się. No, tymi mieczykami i bez szkieletu to tak, to było ciężkie.
Zwłaszcza, że bardzo szybko ginęła nasza przyjaciółeczka. Dobijesz go? Nie chcę strzały marnować, dziękuję. Dobra. Jak stoisz z życiem? Kiepsko. Zaraz to wszystko weźmiemy, tylko tak, najpierw się uleczymy. No, trzeba inwestować 20 punktów w łuk. Dobra. Ja też skorzystam. Nie wiadomo, co tu jeszcze może czyhać na nas. Dobra, powiedzmy, że tyle wystarczy. Sejwuś oczywiście. Szpon Beliara. Śmierć niewolnika. 30 siły? Bełć śmierci, bełć... Kurwa. Co on tutaj ma za kuszę, nie? Ja pierdzielę. Dobra, no i tabliczki. Troszkę złota, dobra. Pokaż mi ten szpon. Tutaj jest. Drzemy się. Magana siła... Ojej. No nie, muszę chyba najpierw dać to magom, nie? Żeby ogarnęli, co to jest, co z tym zrobić. Czy ja mogę coś tu więcej zrobić? Nie, dobra, czyli spadamy stąd. Okej. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem tutaj. Czyż cały czas mam wrażenie, że... Te drzwi, które na początku pierwsze otworzyliśmy, przy tej pierwszej zagadce, że tam można było jeszcze to inaczej zrobić, ale... Może mi się to tylko wydaje. Coś nie tak jest? Czemu nie mogę wyjść stąd? Halo? Ciężko. Aha, bo tu są jakieś drzwi w sumie też. Aha, tutaj tak, jest przycisk, dobra. Się bałem, że się coś zbugowało, nie? A może teraz wyjdziemy innymi drzwiami niż weszliśmy, co też jest bardzo prawdopodobne. Szkoda, że zbroi z kruka nie możemy wziąć. Bosik, tak jak mówiłem, no zależy jaką metodą chcieliśmy go pokonać, był łatwy albo trudny. Szkielet plus magiczny łuk, easy. Magia się, widzicie? Magia, multiklasowość popłaca. O, proszę, a gdzie to nas teleportuje? Dobra. Hej. Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków. A przy jednym z nich znajdziesz mnie. To prawda, to prawda. Ej, ty. Stary draniu. Dosłownie stary draniu. Pytanie ci tam... Jest po co iść jeszcze do tej świątyni? Chyba nie. Chodźmy do magów, pogadamy z nimi i będzie koniec odcinka. Chodźmy oczywiście do Saturasa, bo chyba inni... Nie, no właśnie, do Saturasa chodźmy. Zresztą nie ma o czym gadać. Trochę mnie wkurza ten miecz na plecach, żeby czasami nikt epilepsji nie dostał. Kurde, jakie tu są obrażenia, Jezus. Ale ja tak do dupy strzelam z tej kuszy. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Oczywiście. Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. Mi? W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem.
Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Słusznie, słusznie. Dobra. Niech cię... Sejwik muszę zrobić, pewnie. Zabrałem szpon Beliara, ale nie mogę go użyć. Szpon Beliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj, Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Raczej nie. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Tak, myślę, że tak. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie przemyśl, co zrobić. Nie. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby świątynia odzyskała swą dawną świetność. Te stare mury zbyt długo stały w ruinie. A jeśli chodzi o ciebie, mój synu, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Dzięki. Nie ma co do tego wątpliwości. No też tak myślę. Bez twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy ci. Chwała twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu równowagę i pokój. Postaram się. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Dobra. Okej, okay, pogadajmy jeszcze z resztą magów wody i zakończymy sobie odcinek. Chwila. Chyba, że nie mamy o czym pogadać. On mógłby mnie miksturki zręczności nauczyć. Hej, ty. Nie wiem, czy to nie byłoby takie głupie. Powiedz. Czego ja mogę potrzebować? Macie jakieś zwoje przywołujące? Nie. Miksir poszedł, ten jest tutaj. Jeszcze chyba jednego brakuje, nie? Maga. Wody, czy mi się wydaje. Tu zakończymy sobie odcinek, ale następny też chyba jeszcze zaczniemy po tej stronie wyspy. Bo jeszcze przydałoby się chyba wpaść do piratów, kapliczkę Beliara znaleźć. Hej, ty! Ona jest chyba niedaleko obozu piratów. Jak na razie nie... Tak mi się wydaje. Także mamy to. Bosik był. Trochę trzeba było zastanowić się, jak go ugryźć, ale udało się. Dobra, więc tym oto zajebiście pozytywnym akcentem kończymy odcinek. Sorry za to pieruńskie słońce. Czuję je cały czas na sobie. Wybaczcie mi, zaskoczyło mnie. Przed odcinkiem było pochmurnie jak cholera, ale... Dobra, mniejsza z tym. Dużo nam brakuje do następnego poziomu, sporo. Ale zajebiście... Aha, pomoc dla Watrasa. Aha, no to my też musimy iść do Watrasa. Dobra, trzymajcie się i na razie.